Więc, mini państwo, tak Dziuńka przyparkowałem bezkolizyjnie i tutaj teoretycznie zobaczymy, czy tu się da gdzieś wejść. No, na razie się, proszę państwa, daje. Jeszcze się nawet nie zrąbałem. Aczkolwiek wejście, nie wiem, czy to jest najbardziej oficjalne wejście, jakie tutaj istnieje. I gdzieś żem wszedł. Więc to chyba jest to. Zatem, mili państwo, jak myśmy weszli tym strojem, co pokazywałem. A teraz widzę, że tu jest oficjalne takie bardziej wejście. Koło tego betonowego szkieletu. Jakiś ten taki zakręt ostry, trzeba potem w prawo, tu widzimy w tą szarą dróżkę skręcić. I tutaj się wieża, tu jest taki placyk, jest więcej miejsca, jest łagodniejsze podejście. Nie ma takiego hardkorowego podejścia pod ścianę, jak myśmy mieli z niedźwiadkiem. No ale zawsze całe się płaci, mówiąc krótko. Sam teren jest rozległy. Resztki murów. Zaraz zobaczymy, czy jaki widok jest. Pewnie jest, pytanie z twojej strony. Ciekawy. Ale z jakichś atrakcji typu ruiny, kazamaty, tu się raczej proszę nie spodziewać. Tu są, przypuszczam, jakieś schody w ogóle, jakie mam dziwne wrażenie. No tak, bo te schody nie wiem, czy gdzieś wbijanie. Jakaś kasa prawie, że chyba będzie. Jak dobrze pójdzie. Fajnie, że mamy gotówkę akurat. Tak są schody. Tak, już oficjalne wejście, jak rozumiem. Prawda? I tu te schody. Gdzieś od strony tamtych, tej szkoły. Sympatyczny pan pilujący obiektu. Sprzedał nam dwa bilety. Nie skrzyczał, nie absolutnie, było miło. 300 leków za osobę. Czyli 600 leków w całości, to wychodzi mniej więcej 5 euro za dwa niedźwiedzie. Zapłaciliśmy mu 10 eurami, pan nam wydał 600 leków reszty, więc nawet takie gapy jak my, nie mając lokalnej waluty, dały radę płatność uregulować tutaj. A my idziemy na punkt widokowy. Wyżej, wyżej, coraz wyżej. Niedźwiadek jakąś tu dziurkę poszedł, polazł. Ciekawe, co tam ciekawego widzi. A może nic nie widzi ciekawego, zaraz się przekonamy. A coś widzi, bo coś foci. Czyli coś widzi na pewno. Więc niedźwiadek tutaj fajne miejsce widokowe znalazł. Ja tylko dodam, że tam, o tam, żeśmy byli na tym poprzednim punkcie widokowym na zakręcie. Tutaj to wygląda na jakieś współczesne ewidentnie rzeczy. A tutaj mamy niedźwiadka na murach. Focącego widok. A ja mam nadzieję na lepszy punkt niż tam niedźwiadek miał. Acz mogę być. Aczkolwiek nie, chyba mi się udało mieć jednak lepszy punkt. Widzimy, taka dziurka fajna jest. I tu jest ładny widok na miasto bez żadnych drutów elektrycznych, przewodów po drodze. Tam jest pana budka. Tu jest widok na ten parking, o którym mówiłem. Czy tu jest ten szkieletor. Tutaj skręcamy w tą drogę, o. I tu mamy ten parking oficjalny, legalny. A my nie jesteśmy tam za tak jak ta brama jest tam, o tam jest ta brama. My są tam z Juniem zaparkowani za zakrętem. A tutaj widok na okolice jeszcze raz. I widok w kierunku naszego hotelu, czyli hotel jest poniżej nad wodą, więc stąd z tej perspektywy go nie widać. Czy to niedźwiadku podobało się? Mhm. Warto było tutaj tak, się wgramolić. Na nielegalu było warto. No na nielegalu to była dodatkowa, adrenalinka na tym nielegalu. Natomiast nawet na legalu, teraz postaram się zejść na legalu oficjalnym tutaj podejściem. Myślę, że warto, widoki są ładne, oczywiście przy ładnej pogodzie. Pytanie, jak to wygląda przy pogodzie gorszej, no ale taka pogoda jak dzisiaj, widzimy,
byśmy mieli taką pogodę przez cały czas wyjazdu, to byśmy nie mogli narzekać. Więc w takiej pogodzie zapewne warto. Teraz jeszcze, drodzy oglądacze, popatrzcie, chwilkę pokażemy to oficjalne wejście, żeby ktoś chętny mógł już bardziej po Bożemu tutaj atakować, a nie tak jak my przez dziura w płocie prawie, że. Więc tak, specjalne życzenie dziadka. Mhm. Pokazujemy najbardziej prawilne wejście, oficjalne wejście z tablicą. Mhm. Przy wieżyczce i fladze, do którego prowadzą ładne, eleganckie schody. Mhm. Gdzieś tam z dołu, mówimy gdzieś przypuszczalnie koło szkoły, postaramy się jeszcze je też pokazać. Mhm. Natomiast my teraz idziemy do tego podjazdu, pan znowu biegnie, który tam na dole się kryje i proponuję, chcesz tędy pójść, możemy pójść tędy, dobrze. Możemy pójść tym trawersikiem do tego podjazdu. Czemu nie? Jak? Kończymy zwiedzać. Tak. No bo tłumy widzą, że my tutaj byliśmy. Nam się podobało, to też przychodzą tłumy. I dopiero jak już wracamy, to się jakiś... No to akurat dobrze jest, że tak się dzieje. Nie narzekamy z tego powodu, prawda? Bynajmniej. Pierwsza prosta, przy czym tą prostą też idziemy chyba w kierunku też nawet naszego, naszej dziury w płocie. Myślę, tak, bo tam nasza dziura w płocie jest tam, tam gdzieś tam jest ta dziura w płocie. A dziadek zapragnął pójść na legalu, tak? Więc zaraz tak też poczynimy. Więc na razie jednak wychodzimy naszą dziurą tutaj, dziurą, no bramą, widzimy, to jest taka furteczka oficjalna, bo chcieliśmy jednak pójść na skróty sobie, a zaraz podjedziemy autkiem i pokażemy Państwu, jak się legalnie, prawilnie, jak się prawilnie tutaj powinno podjechać. To jest na stałe otwarte, tak? Do czwartej, tak jest. A niedźwiedź stary jednak gorszy wzrok, ale zobaczył, że to jest dostępne. Masz inną perspektywę niż ja. No tak, męską powiedziałbym na pewno perspektywę, tak. Nie o to chodzi. Ale dobrze.